Siema, witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj zrobimy sobie misję. Tą sobie odpuszczę, bo tutaj nie ma żadnej nagrody, to jest po prostu tak chyba, żeby sobie pograć. Tak więc zrobimy sobie Influx Construction. Tutaj będziemy musieli przejść w jakieś miejsce oraz zrobić baraki. Także i za tę nagrodę jest 275 currency, także całkiem fajnie. Bierzemy naszą siekierkę, którą ostatnio skraftowałem. No i co? Lecimy. Dobrze, wylądowałem. Zobaczymy, gdzie ja muszę iść. Tutaj. Czyli nie, to jest jakieś super daleko. Mapka się załadowała. Pytanie, czy mam iść dołem, czy górą. A prawdopodobnie spróbuję iść dołem. Zobaczymy, co tam musimy zrobić. Niestety, no... przez tą śmierć na zimie, to mam pół levela w plecy, więc też będzie trzeba to odbić. Ale zobaczymy, kiedy się tam uda to odbić. Plus jest taki, że mam już te podstawowe narzędzia, takie jak nożyk, siekierka oraz pickaxe. Więc o to się nie trzeba martwić, nie trzeba zbierać surowców na to na samym początku. No i co, lecę do tej lokacji. O, tutaj mam coś takiego jakby kopalnie. Rozumiem, że muszę się przekopać, tak? Zobaczymy, co tam jest w środku, bo ja jeszcze w takim czymś nie byłem. Zobaczymy, czy tam w ogóle coś jest. O, jest, kopalnia. No dobrze. Muszę to bardziej rozkopać, żeby tam sobie wejść. I to chyba będzie standardowa kopalnia z tymi robaczkami. No, raz zobaczymy. Tak. Kurde, trzy strzały. Aj, dostałem. Miałem strzał więcej. O Jezusku. Dobra, muszę więcej strzał ogarnąć. Dobra, ogarnąłem na szybko bone arrowy, także one będą dużo lepsze. Młotki się zresetowały? Tego jednego to już chyba zabiłem. To może wykopię sobie trochę Irona i zrobimy bronie. Zobaczymy, jak te bronie działają, bo prawdopodobnie ta misja będzie gdzieś na zimie. A w tych jaskiniach chyba w ogóle nie ma innych mobków. Mam takie wrażenie. Przynajmniej ja jeszcze innych nie widziałem. Oddasz strzałę? Oddasz. No i dobra, ja się biorę za kopanie tutaj. I zobaczymy. Dobrze, tak więc chatka zrobiona, podstawowe narzędzie zrobione. I zrobimy machining bench, w którym prawdopodobnie robi się bronię. 20 sekund będzie się robić, no troszkę trzeba na to, jeśli mam być szczery. Trzeba, z czego trzeba? 120 gwoździ, 40 sztabek, do tego jeszcze tutaj trzeba 40 sztabek, żeby kowadło zrobić. Także troszkę się to robi. Zobaczymy. Pyk, stawiamy. Machining bench. Okej. Okay. Tutaj wszędzie stal jest potrzebna. Aluminium. Okej. Okay. Na shotguna jest potrzebne 26 sztabek stali. Problem jest taki, że ja będę potrzebował platynowe narzędzia prawdopodobnie. A ja nie mam platyny. Bo muszę stal później wydobyć, nie? To prawdopodobnie. Pistol 20. Jeszcze jakieś gwoździe potrzeba, kurde. Dużo rzeczy tu potrzeba na to, jak mam być szczery. Powiem wam, że chyba sobie odpuszczę to w tym odcinku. I... robimy sobie to w jakimś innym odcinku, który po prostu będzie dłuższy, gdzie będą wymagane te bronie, bo tutaj tak naprawdę to jakoś bardzo to nie będzie wymagane, no ja tam muszę iść tylko na zimę i coś tam zrobić prawdopodobnie. Armorka też za bardzo, kurde, nie mogę zrobić, bo mało wilków tu jest ogólnie wokół mnie. Chciałbym pobiegać trochę wilków po
pozabijać. A zaraz zobaczymy, czy będę mógł jakieś armorki na zimę zrobić. Okazało się, że mogę zrobić sobie tylko czapkę, tak więc zrobiłem sobie tylko czapkę. No i co? Lecimy tam. Wziąłem sobie jakieś drzewo, w razie czego, żeby rozpalić jakieś ognisko, pozyskać wodę, ogrzać się i tak dalej. No i co? Lecimy. Lecimy na zimę ponownie. Na tą nudną zimę niestety. Jak już widzieliśmy w poprzednich misjach, no to ta zima tak naprawdę, bo jak mamy 4, to za wiele do zaoferowania nie ma. Jedynie są tam te niedźwiadki, które są dosyć silne. No ale to jest tyle, nie? No i dobra, jestem na tym miejscu, wie? Aha, czy ja tu muszę zrobić, po prostu wybudować tylko jakby chatkę? Postawić te różne rzeczy, których oni chcą. No okej. Akurat chyba za mało trochę drewna wziąłem na to. Tak mi się coś wydaje. A, i mam 6 bedroli postawić? No kurde, to jednak to nie będzie takie łatwe. Będę musiał iść popolować troszkę na wilki. Dobra. Dwie ścianki. Pyk i wejście. I tego drzwi. Czemu mi to nie chce drzwi dać? No i już 4 tutaj nie zrobię niestety. Pyk. No dobra, to ja będę musiał iść po rzeczy. Pokraftować sobie to. Naprawdę to mogę sobie to u siebie pokraftować i tutaj to przynieść, nie? Już skraftowane. I chyba tak zrobimy. No dobra, to ja lecę po te rzeczy. Dobra, jestem na miejscu. Chodzimy do chatki, bo kurde, event się zaczął i wieje. Także mam wszystkie itemy. Mam około 500 drewna, mam nadzieję, że to wystarczy. Wrzucę sobie tutaj ten fiber w razie czego. Okej, okay, niech sobie leży. No tak, kraftujemy 3 podłogi. Pyk. Raz, dwa, trzy. Stawiamy teraz nasze bedrolle. Mam nadzieję, że one nie muszą być w osobnych chatkach. Mogą być po prostu tak obok siebie. Pytanie, czy mi miejsca na to wszystko starczy. Ale miejmy nadzieję, że tak. Trochę zbierałem tego na te bedrole, bo jednak trzeba trochę wilków zabić. Nie było ani żadnych niedźwiadków, ani żadnych dzików, a tylko z wilków leci futro, także niestety musiałem na wilki tylko i wyłącznie polować. Ty mi powie, jak się to stawia? A, to na dworze to musi być. Słuchajcie, to może ja tutaj to dam. W tych bedrolach. To mogę odpalić tym? Mogę. A to musi być też zabudowane? No dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie działa. Chyba drugiej podłogi na dole? O, trzeba jednak chyba. Dobra, drzwi. I 3 ścianki. Pyk. Dobra. Mamy zabudowane. No i okej. To mogę jakoś odpalić? O nie. O nie. Dobra, uciekam stąd. Ewakuacja. Kurde, żebym tylko nie umarł, no. Umrę.
Nie, no nie wierzę w to, że akurat kurde ten misiek tutaj przybiegł. To jest niemożliwe po prostu. Nigdzie nie było misia, jak tutaj szedłem. Nigdzie. Nagle, nie wiem, przyszedł sobie. Nie mam ty skąd. Jeszcze 83 poziom. Jaki to jest bullshit. No nic, no będę musiał wrócić tu z buta. Kurde, mogę sobie odpalić tam ognisko i w łóżku ustawić respawna. Ale nie pomyślałem. No cóż. Będziemy musieli tam wrócić. I odbudować to na nowo. No dobra. Dobra, jestem tu po raz trzeci. Patrzcie, nigdzie nie ma żadnego niedźwiadka. Nic nie ma. Także jak coś mnie zaatakuje znowu, to będę zły. Bo totalnie nic tutaj nie ma. Oj, to mi się rozwaliło. Będę musiał to przebiec jeszcze raz, bo muszę to na nowo skraftować. A, teraz się mapa buguje. No, a tu mam tylko cooking station. Co, nie odbugowałaś ta czapa? No nie. Ty, ale zaliczyło mi to, dobra. Może będzie git. Stawiamy cooking station. I stawiamy to. Big. Dobra. Git. Okej, okay, nie będę musiał już tu wracać. Czyli udało się. Wystarczyło tylko to postawić, na szczęście. Ja i tak już mam expa na minusie, także... Najlepiej by było, jakbym umarł i nie musiałbym być z powrotem. Dobra, co? Widzimy się przy ewakuacji. Misję udało się zaliczyć. Nie było łatwo, ale się udało. Tak więc misja zaliczona. Odlatujemy. Także ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się na kolejnej misji. Elo.